Władze miasta Racibórz zapraszają na uroczyste obchody świąt przypadających w dniu 15 sierpnia. Jedno święto to państwowe Wojska Polskiego, natomiast drugie święto to Kościoła Katolickiego w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. 15 sierpnia obchodzone są ważne dla Polaków święta. Jedno z nich to Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, która odbyła się w 1920 roku. Ten dzień jest okazją do uhonorowania polskich żołnierzy, zarówno weteranów oraz tych, którzy walczą obecnie pełniąc służbę w Wojsku Polskim. W tym dniu w całym kraju odbywają się uroczystości państwowe, wydarzenia kulturalne tematycznie związane ze żołnierzami polskimi oraz z historią Wojska Polskiego. Ponadto 15 sierpnia w Kościele Katolickim obchodzi się święto w niebowstąpienie Najświętszej Maryi Panny. Dzień ten jest potocznie nazywany Świętem Matki Boskiej Zielnej, ponieważ podczas mszy w całym kraju zgodnie z tradycją święcone są bukiety z kwiatów oraz ziół, warzyw i owoców. To święto maryjne, które jest symbolem wstąpienia do nieba Matki Boskiej duszą i ciałem. W Raciborzu corocznie odbywają się obchody tych świąt, na które zaprasza magistrat. 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego i popularnej Matki Boskiej Zielnej. Jak co roku w Arboretum Bramy Morawskiej zaplanowano mszę świętą na polanie Arboretum o godzinie 16. Po mszy polowej władze miasta zapraszają na wyjątkowy koncert w otoczeniu natury, który odbędzie się również na polanie wypoczynkowej przy zaczarowanym ogrodzie. O godzinie 17 zaplanowano specjalny koncert pod tytułem Lilie, również w Arboretum Bramy Morawskiej. To koncert w wykonaniu duetu Sabina and Teo lub Akt, którzy zaprezentują wokal w połączeniu z żywymi instrumentami. Multi-instrumentalny występ przeniesie słuchaczy w świat retro oraz w klimat elektropop. Serdecznie zapraszamy.